nie mam w tym żadnej obawy. Wszak ten świat jest ciekawy. W życiu laboratorium umila. Taka cudna chwila. Z cyklu opowieści i skrypty. Pepsi Cola. Dla niektórych to połączenie słów stawiające na równi dwa produkty największych marek firm w branży napojów słodzonych. Nieliczni jednak wiedzą, że początkowa nazwa firmy Pepsi to właśnie Pepsi Cola. Wszyscy jednak znają flagowe produkty obu firm – Pepsi oraz Coca-Coli. Od ponad 120 lat oba koncerny rywalizują o prym na rynku napojów gazowanych. Ta walka została określona nawet mianem Cola Wars. Jest to jedna z nielicznych wojen biznesowych, która przynosi obu markom sławę, popularność i pieniądze. Produktów obu firm jest o wiele więcej. Oferta jest bardzo bogata. Tak samo jak bogate są firmy. Nie dziwi zatem fakt, że firmy lobują swoje produkty, reklamują je przez znane osoby, a także są sponsorami wielu wydarzeń. Wydatki na reklamę rocznie w Polsce sięgają wartości 250 milionów złotych. Pepsi i Coca-Cola są znane prawie wszystkim. I większość zapewne wie, ile zawierają cukru. Jednakże jakoś to do nas nie dociera. Jedna puszka zawiera 35 g cukru, a dwulitrowa butelka ponad 200 g cukru. Jedna kostka cukru odpowiada jednej łyżeczce cukru. Jest to wartość 5 g. Jakie są konsekwencje dużej ilości cukru w organizmie? Duża ilość cukru powoduje chorobę cukrową, starodawne określenie cukrzycy. W Polsce z cukrzycą zmaga się niemal 3,5 miliona osób. Szacuje się, że w 2020 roku liczba ta może przekroczyć 4 miliony osób. Cukrzycę w dużej mierze wytworzyliśmy sami, poprzez niewłaściwą dietę i siedzący tryb życia. Aby zobrazować skalę problemu, przedstawię dane liczbowe. Co 10 sekund na świecie diagnozuje się zachorowanie na cukrzycę. Co 6 sekund dochodzi do zgonu z powodu powikłań cukrzycy. A liczba umierających z powodu cukrzycy na świecie jest zbliżona do liczby zgonów będących skutkiem AIDS. Cukrzyca to choroba cywilizacyjna. Całkowity koszt cukrzycy, koszt leczenia powikłań oraz samej cukrzycy w Polsce to dziś wydatek 7 miliardów złotych rocznie. A jak wygląda profilaktyka? Utworzony w 2012 roku Narodowy Program Profilaktyki i Edukacji Diabetologicznej miał na celu zwiększenie świadomości i wiedzy na temat cukrzycy wśród społeczeństwa. Środki niezbędne na realizację programu określono na kwotę 2 852 000 zł. Porównajmy teraz ze sobą koszty wydane na reklamę i promocję napojów gazowanych, koszty leczenia cukrzycy oraz wydatki na profilaktykę. Kto by jednak pomyślał, że najbardziej szkodliwe napoje miały być lekarstwem i to dziedzina farmacji stała się ich początkiem. W 1886 roku farmaceuta z Atlanty opracował recepturę napoju pobudzającego na bazie liści koki i orzechów coli, która później stała się recepturą Coca-Coli. 12 lat później, w 1898 roku, inny farmaceuta opracował recepturę napoju na niestrawność, a stał się on później recepturą Pepsi. Swoją dywagację na temat problemów związanych z marketingiem i ewaluacją chorób cywilizacyjnych chciałabym zakończyć śmieszną dygresją do kultowej reklamy Coca-Coli. Pamiętacie te zabawne niedźwiedzie polarne, które biegały w śniegu i piły Coca-Colę? A co robią niedźwiedzie po zakończeniu reklamy? Żeby zrozumieć ten żart, pragnę wyjaśnić kilka pojęć. Napoje typu cola zawierają bardzo dużo cukru. Cukier rozkładany jest na glukozę.
W organizmie poziom glukozy obniża insulina, która powoduje, że glukoza transportowana jest do wnętrza komórek, co powoduje jej obniżenie we krwi. Insulina jest dostępna również jako lek. Zatem co robią niedźwiadki po zakończeniu reklamy Coca-Coli? Wstrzykują sobie insulinę. Tłuszcz może stanowić nawet połowę masy ciała niedźwiedzia polarnego. Nie dziwi zatem fakt, że stężenie cholesterolu wynosi u nich nawet 600 mg na decylitr. Generalnie jednak ich poziom glukozy we krwi nie jest zbyt wysoki. A wiecie, jaki poziom glukozy jest najwyższy i stanowi rekord Guinnessa? Kto jest rekordzistą? 23 marca 2008 roku do szpitala w Pensylwanii w USA trafił chłopak ze stężeniem glukozy we krwi na poziomie 2656 mg na decylitr. Jednakże nie próbujcie tego w domu. Serdecznie zapraszam do dyskusji na temat problemów związanych z cukrzycą, do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami. Zapraszam również do lajkowania i subskrypcji. Do usłyszenia!